Święty Paweł mówi, jeżeli już trzeba się chlubić, będę się chlubił z moich słabości. Czy nasze słabości, nasza kruchość, nasza grzeszność jest czymś, czym możemy i powinniśmy się chwalić? Sama w sobie słabość nie. Ale Jezus umacnia naszą słabość. Jezus w naszej słabości może objawić swoją moc i z tego się święty Paweł cieszy i z tego się chlubi, że jego słabość jest przestrzenią i narzędziem objawiania się wielkiej mocy Chrystusa. To jest bardzo ważne, żebyśmy nie widzieli w sobie tylko pęknięć, tylko słabości, tylko zła, ale żebyśmy nie widzieli w sobie przekleństwa. Tylko żeby te miejsca, które wydają nam się czasami przeklęte, słabe, grzeszne, popękane, jeżeli zapraszamy Jezusa do naszego życia, to te przestrzenie, które wydają nam się przeklęte, Jezus zamienia w przestrzenie błogosławione. Nasza słabość może być przestrzenią, miejscem objawienia się Bożego błogosławieństwa, mocy Jezusa. I święty Paweł tym się chwali i tym się cieszy, że nawet jego słabość nie może przeszkodzić w tym, że w jego życiu objawia się moc Chrystusa. Wtedy święty Paweł jest pojednany ze swoją słabością, z prawdą o swojej kruchości, bo wie, że ona jest narzędziem objawiania się mocy Chrystusa i święty Paweł z tego się cieszy, że on nie musi być mocarzem, że on nie musi być doskonały, że on nie musi być bezbłędny, ale że może być takim, jaki jest, że swoją kruchość i słabość ofiarowaną Panu Bogu, że ta kruchość i słabość może być przestrzenią mocy Chrystusa. I to jest nasza nadzieja, to jest nasza radość, że Bóg objawia swoją moc w naszej słabości.